witam. W kolejnym odcinku Przemyśleń Niekrytego Krytyka wrócimy do kultowego programu z lat 60. i 70. pod tytułem Zrób to sam. Nie, to wbrew pozorom nie poradnik dla mało atrakcyjnych mężczyzn z szybkim internetem. Prowadzący program, pan Adam Słodowy, którego książkę o majsterkowaniu znałem kiedyś na pamięć, tłumaczy w prosty i przejrzysty sposób, jak własnoręcznie wykonać przedmioty codziennego użytku. Z panem Adamem nawet przysłowiowa blondynka mogłaby zrobić coś własnoręcznie. Akurat znam jedną blondynkę, która mogłaby poprowadzić ten odcinek za mnie. Cześć, Joanna! Słuchaj, pamiętasz, jak kiedyś ci doradziłem, jak zdobyć faceta? Tak, ta sztuczka z bluzką do góry. Mhm. Wiesz co, może teraz ty byś dla mnie coś zrobiła? Kaboom and welcome! My name is Joanna Krupa i today ja poprowadzę Niekryty Krytyk Przemyślenia. Dzisiaj będziemy robić coś własnoręcznie, tak zwane handjobs. I love handjobs! Nawet bardziej niż na face'a. Bardziej niż face'a. Zapraszam was. Dzień dobry. Wybierając się na wakacje, na obóz, musimy przewidywać, że znajdziemy się w zupełnie innych, nowych warunkach. To prawda. Raz byłam na obozie for scouts, prowadzą nas do lasu, pokazują dziurę w ziemi. Myślę, zaraz mnie zbałcą i zakopią. Ale oni mówią, że to jest toilet. Toaleta. Warunki jak na białoruska domówka. Przewidując te nowe warunki, musimy przygotować różne, pozornie drobne, ale pomagające w życiu obozowym usprawnienia. Okej, Adam Sugar. Make me proud. Każdy z was, który mieszkał kiedyś w namiocie, wszyscy harcerze o tym doskonale wiedzą, ile to kłopotu sprawiają nam zwykłe mrówki albo inne owady. Halo? Hello, Krytyk. Powiedz mi, bo ten pan w TV, on mówi, że są ludzie, którzy jeżdżą w places, gdzie są mrówki. Pewnie mówi o harcerzach. Oni jeżdżą na obozy i tam czasem są jakieś owady. Obrzydliwe! A ile im za takie coś płacą? Nic nie płacą. Harcerze tak spędzają wakacje. Oh my god! Oni są crazy? Obrzydliwe! A to położyliśmy gdzieś chleb, ser, cukier. Rano patrzymy, a tam pełno mrówek. Jak zabezpieczyć się przed tym? Poszukajcie kawałek starej firanki, zaszywamy w kształcie zakładki, do tego worka z dnem, wkładam artykuły żywnościowe i to można gdzieś tam powiesić w przewiewnym miejscu. Mam trzymać jedzenie w firance? Wy to w tej Polsce potraficie się bawić. Przychodzi do was boyfriend na supper, a wy mu serwujecie kaszanka z firankę. To takie sexy! A potem pewnie pijecie wino z tego pojemnika, gdzie się wkłada szczotkę do toilet. Większy problem z przechowywaniem niektórych artykułów spożywczych, takich jak masło czy tłuszcze. I proponuję, żebyście zbudowali malutką lodówkę. Słoik obudujemy jakimś materiałem izolacyjnym. Cześć, to jeszcze raz ja. Ty mówiłeś, że ja będę komentować poradnik about handjobs? A ten pan robi lodówkę ze słoika? Handjob to znaczy, że on własnoręcznie robi różne przedmioty. Oh, on jest taki very, very poor i musi robić własne meble. Jak Indianie. No, może to być, no, najprościej byłoby zawinąć w kożuch futerko jakieś, ale oczywiście futra nie zabieramy na obóz. Jak to futra nie zabieramy? A, to pewnie taki joke. Zabieramy futra? Nie. Nie zabieramy futra. Jak ktoś zabierze futra? Obudowana, słoik obudowany takim styropianem będzie jakby wewnątrz chłodny, ciepło nie będzie dochodzić. Oczywiście musimy to obudować tak, żeby to było przenośne, łatwo otwierane. Stąd też zbudujemy pudełko i to pudełko wykleimy płytkami styropianu. Nie mam pojęcia, o czym ten pan mówi. Jak się przecina styropian? Nóż albo scyzoryk powinien być bardzo cienki. Nie żyletką, bo żyletką się można pokaleczyć. Mr. Adam, ty tak nie zachęcaj emo do majsterkowania. Nie żyletką, bo żyletką się można pokaleczyć. W ten sposób mogę bardzo ładnie budować pudełko. Wszystkie ścianki nie są załamane, są bardzo mocno połączone. To ta lodówka będzie taka malutka? Po co komu taka tajny fridge? Wszystko malutkie. Coś czuję, że szafa pana Adama byłaby zrobiona z pudełka po zapałkach. A zapałki by wykorzystał, żeby zrobić vibrators. A dlaczego one takie sztywne? Po prostu usztywniło się przez oklejenie tkaniną. Oklejamy to przy pomocy zwykłego kleju roślinnego. Klej roślinny! Kiedyś mi się popierdalił klej roślinny i olej roślinny i nam otwierali gęby na ojomie. I to po wyschnięciu takie pudełko jest bardzo mocne. Ten poradnik powinien obejrzeć ten wasz crazy Batman. Ten, któremu Devil zniszczył pudełko. Pudełko całe połamał.
tu wybił dno. Dno można wkleić z innego kawałka. Dodatkowo klejem roślinnym okleić. Popatrzcie, jak zrobić najprostszą, ale naprawdę, nie żartuję, najprostszą lampkę do oświetlenia namiotu. Najprostszą latarkę? Ściągam z App Store na iPhone, klikam on i latarka już ready. Mogę nagrywać moje najebane koleżanki w nosy. Każdy z nas wie, jak wyglądają najrozmaitsze pojazdy. Na pewno wiecie, jak wygląda hulajnoga. Chuj na nogach? Hulajnoga. Chuj na nogach? Wiem, jak wygląda chuj na nogach. To był amazing boyfriend. Do tej pory mi miednica strzela. Rower, tramwaj, motocykl, samochód. Samochód ciężarowy. Samochody mogą być pregnant? Te wszystkie pojazdy działają, mogą się poruszać dzięki temu, że mają koła. Ale oczywiście to koło człowiek musiał wynaleźć. To my z moim girlfriend wymyśliłyśmy na jednej imprezie. Takie drinks wypiłyśmy, że w koło żygałyśmy. W koło. A potem zrobili samochód. Bardzo, bardzo dawno temu, kiedy człowiek jeszcze nie znał ani samochodów, ani koła. Jak to człowiek nie znał kiedyś samochodów? To jak chciał zamówić taxi, to stał na street i nie wiedział, na jaki przedmiot machać? Wyobraźcie sobie, że mieszkał gdzieś w lesie i zaczął budować dom. Musiał nasunąć, przysunąć do miejsca budowy domu jakieś duże, ciężkie głazy. Strasznie ciężko, nie może tych głazów przysunąć. Co zrobić? Wtedy człowiek zaczął się zastanawiać. Żeby zadzwonić po firmę budowlaną? Idąc przez las, nadepnął na okrągłą gałązkę. Teraz przypomniał sobie i co się okazało? Teraz ten ogromny, ciężki głaz bardzo lekko można przesuwać. Ciekawe, co sobie przypomniał, jak usiadł na kupie. Pewnie wtedy wymyślił, że w tym fotelu powinna być dziura, a obok shower i dwie plazmy. Tym patyczkiem łączę dwa kółka i już mogę tu obciążyć, już to jest no jakby najprostszy pojazd, na którym mogę coś już tam przesuwać. Oj, walej, na taki pojazd raczej nikogo się nie posunie. Zamontuj klimę chociaż. Zastanawiacie się, czy u was w domu jest jakiś automat? Jest, na pewno, wasz dobry znajomy. Przecież zwykły budzik. Ale ogromne zegarki kiedyś były. Ja bym w tym ręki nie podniosła, żeby poprawić hairstyle. I przyjrzyjcie się uważnie, przy każdym z tych pokręteł jest strzałka, w którą stronę kręcić. Na przykład tutaj to pokrętło trzeba kręcić w lewą stronę. To w lewą stronę, a to w prawą stronę. Teraz, co to znaczy w prawą, w lewą? No właśnie, ja też nie understand, co to znaczy w prawą, w lewą. W prawą, w lewą. Chyba wchodzimy na naprawdę advanced technology. W prawą, w lewą. W prawą. Już wiem, jak przejść across the street, żeby nas nic nie pierdoliło. A jeszcze jakie inne automaty w domu macie? AK-47. Tam, gdzie jest licznik elektryczny, wstawiony jest taki automatyczny bezpiecznik. Tam wewnątrz jest taki elektromagnes, który samoczynnie, jeżeli jest za duży przepływ prądu elektrycznego, na przykład włączyliśmy za dużo urządzeń. Nie wolno włączać do jednego gniazdka zbyt dużo urządzeń. To prawda, że korki od tego wyskakują. Raz w Sylwestra chciałam otworzyć szampana, ale moja girlfriend at the same time włączyła telewizor. Jak mnie ten korek z szampana strzelił, to do lutego musiałam robić make-up tylko na jednym oku. Wyskoczy i już nie ma prądu w całym domu. Jak to nie ma prądu w całym domu? I kto miał robić zdjęcie? Popatrzcie, o tutaj są wycięte całe kawałki tych mechanizmów. Ścianki są też powycinane po to, żebym mógł wam pokazać, co jest wewnątrz. A co jest wewnątrz? I know! Wewnątrz są ubrania! Otwierają zawór i puszczają wodę do... Tutaj jest zbiorniczek, gdzie się wsypuje proszek. Też mam w pralce zbiorniczek na proszek. Policja nigdy tam nie sprawdza. A teraz zrobię rzecz, której nigdy nie wolno robić. Włożysz tam niegrzeczne dziecko. Ja to uwielbiałam, jak byłam little child. Mechanizm automatyczny, mechanizm samoczynny, sam włącza urządzenie alarmowe. Stąd też proponuję, żebyście takie najprostsze urządzenie alarmowe zbudowali. Haha, let's do it! Raz, dwa, przyczepić dwie blaszki. Te dwie blaszki są rozłączone. Lepiej zbudować maciubki. To jest ściśle tajny włącznik. Ale będzie działać kiedy? Dopiero jak ktoś podniesie na przykład moją ulubioną książkę. Tam gdzieś schowany jest ten ściśle tajny włącznik, a na nim leży książka. Jeśli przychodzi ktoś niepowołany i chce moją szkatułkę, moje pudełeczko czy moją ulubioną książkę podnieść, to się od razu włączy samoczynnie alarm. Od razu, tylko troszeczkę dotknąć, włączy się alarm. To jest naprawdę very, very cool. I'm so proud. Ale wydaje mi się, że zrobisz szybciej. Fajny system alarmowy.
Hello, critic! Możesz wpaść na one second? Znowu zapchałaś kibel. Don't be stupid, I'm a lady. Ta, dwóch hydraulików trzeba było wzywać. Wpadnij na chwilkę, mam surprise. Look, położę na stole coś, co może go zainteresować. Jak tylko to podniesie, włączy się alarm. Cześć, no jak nagrywanie programu? Very nice, very nice. Może coś do jedzenia zrobię? Do picia? Kreskę? Kawkę? Nie, nie trzeba. Zostaw to albo wpierdol. Ah, it works! Jestem majsterkowiczem! To już koniec, Necrytic przemyślenia. Nauczyliśmy się dzisiaj very important stuff, a ja zostałam majsterkowiczem. I na koniec powiedzcie mi, gdyby Necrytic był kobietą, jak nazywałby się jego program? Piszcie. Tylko nie wiem, czy Maciek będzie prowadził kolejne shows, bo z tego co wiem, on był arrested. Book arrest.